Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No dziwny jest ten świat, jak to śpiewał Niemen. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No dziwny jest ten świat. No część ludzi mówi, że skopiował piosenkę Browna, no ale to tak na marginesie. Dlaczego dziwny jest ten świat? 40 lat temu, 1981 rok, no to był stan wojenny. Stan wojenny w Polsce, Jaruzelski, jego komunistyczne świnie zrobiły Polsce to, co zrobiły. Od Solidarności do stanu wojennego z Polski wyjechało 2,5-3 miliony ludzi. Później po okrągłym stole i całej tej ustawce, tego całego szabru wyemigrowało następne kilkaset tysięcy. Później, kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, no kilka milionów, nie kilka tysięcy. Polska straciła od groma ludzi. Od groma ludzi straciła, powyjeżdżali, ludzie się zadomowili. Nie chcą wracać do Polski. No i to jest smutne. Smutne, że 40 lat temu Polacy z tego socjalizmu przechodzili. Smutne jest to, że Joe Biden i jego komunistyczne świnie budują ten komunizm w Ameryce. Wykorzystują pieniądze, tak? Wykorzystują bogactwo Ameryki zbudowane przez 200-250 lat wolnego rynku, wolnego kapitalizmu. Ludzie przyjeżdżali do Ameryki, żeby budować swoją fortunę i budować fortunę amerykańską. No jakoś to działało. No a teraz komuniści doszli do wniosku, że jest czas na rozparcelowywanie. No i przez ostatnie 40 lat wpompowywali tą brednię marksizmu młodym ludziom. No i teraz młodzi ludzie głosują. Młodzi ludzie na Kubie no głosują, też głosują, ale głosują nogami, tak jak Polacy 40 lat temu. Były mistrzostwa świata w Meksyku w piłce nożnej. No i tam pojechało 23 zawodników z Kuby. 23 zawodników z Kuby należeli do Związku Młodzieży Socjalistycznej, no bo inaczej by ich nie wypuścili z Kuby. Poniżej 23 roku życia, no i na 23, 12 wybrało wolność, można powiedzieć. Wybrało to, że nie wrócili do Meksyku. Także to jest rekord pozostawienia, zostania zawodników kubańskich. Ostatnio było w 1996 roku, kiedy to 5 kubańskich zawodników zostało, również kiedy były zawody w Meksyku. No nie jest to miłe, tak? Nie jest to miłe, że ludzie z własnego kraju muszą uciekać, muszą emigrować, muszą zdecydować się na zostawienie swojej rodziny, swoich znajomych, swoje narzeczone prawdopodobnie, czy dziewczyny. No nie jest to przyjemne. To jest straszne, że socjalizm robi coś takiego ludziom, no ale ludzie w desperacji to robią. Na Kubie również nie jest przyjemnie, no bo umierają ludzie, tam niby są szczepieni, a na ten COVID umierają. No ostatnio Stowarzyszenie Wolnych Lekarzy Kubańskich, no to organizacja w Miami, to przekazała, czy pokazała, że 76 Kubańczyków pracujących w opiece medycznej zmarło. No i oni mieli też szczepionki kubańskie, co najmniej jedną szczepionkę kubańską. Tam w zasadzie to są różne trzy do wyboru. Nie wiadomo dlaczego aż trzy do wyboru, bo jest Abdala, Soberana 2 i Soberana Plus. No ale poumierali, no bardzo dużo lekarzy samych w sobie, też nie wiadomo dlaczego. Także ten cały przemysł biologiczno-medyczno-farmaceutyczny nie pokazuje się o dobrej
strony. No myślę, że Kubańczycy no to nie robili tych modyfikowanych genetycznie lekarstw, tak jak w Ameryce. No to też będzie, obawiam się, że to szczególnie dla kobiety, młodych kobiet w ciąży za parę lat, to będą dosyć dramatyczne, uboczne konsekwencje. No myślę, że oni to robili to, co Chińczycy. Chińczycy to te wszystkie wirusy, rozmnażali na jajkach, tak jak prątki gruźlicy, no to Chińczycy poszli w tym kierunku. Myślę, że Kubańczycy poszli i tak samo, nie za bardzo, także robili te szczepionki po 5 groszy, a nie po 500 dolarów. No rewolucja się rozpada, tak, rewolucja się rozpada, ludzie zostają, ludzie umierają, ludzie widzą, co tam się dzieje. No nie ma jeszcze tej desperacji, żeby było porywanie samolotów. No myślę, że nie ma porywania samolotów, no bo tam nie ma tak dużo tych lotów na Kubie, jeszcze mniej międzynarodowych. No i myślę, że z tych międzynarodowych to nikt nie będzie porywał, no bo tam raczej mają paszporty i jeżeli mogą opuścić Kubę, to znaczy, że są swoi. No i wtedy mogą zostać gdzie indziej. No ale tak samo się orientują chyba, że nie porywają samolotów, no bo gdziekolwiek by nie wylądowali, no to trafiają do więzienia. No ale takie zostanie tych 12 młodych, tej młodzieżówki sportowej, no to coś pokazuje, że tam jednak się dzieje. No Kuba zaczyna być w łachmanach, tak? Kuba, ta rewolucja utrzymuje się tam. Dlaczego? No dlatego jak zwykle klimat. Klimat jest dosyć ciepły, tam nie ma mrozu, tam można przetrwać. Bardzo dużo Kubańczyków wyemigrowało, także tam dużo forsy, dużo pieniędzy, dużo dolarów wraca na Kubę, także też mają do dyspozycji sporo pieniędzy. Kubańczycy wysyłają ciężkie kontenery najróżniejszych rzeczy, także to też wszystko podtrzymuje, no ale państwo jako takie, no to jest makabra. Naród jest uciężony, tak jak w każdym socjalizmie. No i tutaj się tak za dużo nie opowiada o tej Kubie. Wszyscy ten Bernie Sanders, komunista, który na podróż poślubną pojechał do Moskwy w 80 roku, Joe Biden, który klaszcze Chińczykom, oni wszyscy, Aleksandra Ocasio-Cortez, no to ona należy do amerykańskiej partii socjalistycznej. To ona jest pod skrzydłami demokratów, no ale ona jest członkinią. Wszystkie te islamskie kobiety, które przyjechały, były wybrane do Kongresu Amerykańskiego, dlatego że jest 100, 200, 300 tysięcy tych muzułman w niektórych stanach amerykańskich, oni wybierają swoich, no to są komuniści. Jedna uciekła z Somalii, bo jej ojciec wprowadzał komunizm, no to uciekł do Ameryki, to córka wprowadza komunizm do Ilhma Omar, brata poślubiła, no wielki jeden cyrk jest. W każdym bądź razie, kiedy ta młodzież zobaczyła wolność, no to dała nogę. Najpierw 3 zniknęło, to ich później pilnowali, później następnych 3 zniknęło. To jeszcze bardziej ich pilnowali. Jeden w Walmarcie. No Walmart, no to jest taki wielki sklep, gdzie no dosyć tani sklep, no ale jest wszystko. No i na pewno tam dostali zaburzenia jakiegoś psychicznego, że jak to jest możliwe, żeby te półki uginały się od tych rzeczy materialnych. No niestety socjalizm doprowadza do tego, że ludzie szaleją, patrząc, widząc jakieś banany, czy dżinsy, czy ogólnie rzecz biorąc rzeczy materialne, ludzie po prostu dostają jakiegoś szoku psychicznego, no ale też na pewno nie mieli słodkiego życia, zapisywali się do tego Związku Młodzieży Socjalistycznej, grali. No i w ten sposób wyjechali gdzieś na zewnątrz. Komuniści nazywali ich patriotami, no a oni są po prostu normalnymi Kubańczykami, normalnymi ludźmi. No po tym jak zostali
no to to komuniści, dyktatura komunistyczna potępiła. Potępiła ich za to, że pozostała. Powiedzieli, że to jest podłe, podłe zostawienie Kuby, że to jest niedobre, nieładne zachowanie. No ale, ale jak człowiek tak się pomyśli, no to za Obamy. Za Obamy była taka sytuacja, że kluby te baseballowe, no bo to baseball jest również bardzo popularny na Kubie, no to za Obamy miało być tak, że kubańscy zawodnicy mieli przylatywać do Ameryki, mieli grać w amerykańskich klubach, no i kluby miały zabierać im tam 3/4 pieniędzy, czy tam 90% pieniędzy przesyłać na Kubę. Na Kubie to wszystko miało być zostawiane na koncie. No oczywiście, że tam myślę, że na Kubie również są te peweksy, czyli te dolary peweksowe. No to za PRL-u to było, tak? Za PRL-u, za Jaruzelskiego, za wszystkich tych. Ludzie też jeździli do Iraku, jeździli do najróżniejszych krajów budować, a pieniądze szły dla rządu. Także to za Obamy. Obama zamienił swoich obywateli w niewolników. No przykre jest to, ciekawe jest to, że to szczególnie byli kolorowi, że to byli Murzyni. No tam chyba 80% na Kubie to jest Murzynów, nie ma tak dużo białych. Chyba tylko więcej jest na w Haiti to jest chyba 90-95% czarnych. No ale w każdym bądź razie Obama zrobił z nich niewolników. No i jak przyszedł do władzy Trump, no to Trump powiedział, że nie będzie czegoś takiego. Nie będzie wysyłania tych zawodników, przyciągania zawodników grających baseball do Ameryki, no bo to jest niewolnictwo. No i niewolnictwo jest nielegalne w Ameryce. Obama to ustawił, a Trump to zlikwidował. Także to jest no taka prawda o komunistach. Obama patrzy na to, że taki zawodnik baseballowy by mógł zarabiać i miałby pieniądze. No a Trump patrzy, że to po prostu komuniści rozgrywają swoich obywateli. Zostawanie dla tych komunistów nie jest dla komunistów, dla tych, którzy zostawanie dla zawodników czy ludzi nie jest dosyć bezpieczne. W 2007 roku, kiedy dwóch kubańskich bokserów zostało w Brazylii, no to w Brazylii prezydent Lula da Silva, socjalista, po prostu zaresztował ich i zwrócił ich na Kubę. No nie wiadomo, co się z nimi stało, no ale najprzypuszczalnie zostali wsadzeni do więzienia, no i na parę lat, no i później po wyjściu przypuszczalnie ich życie było kompletnie zmarnowane. W Meksyku jest prezydent też bardzo sprzyjający socjalistom, Andreas Manuel López Obrador. No on tłumaczy Hawanę, on kocha Hawanę. Dyktatora kubańskiego Miguela Díaz-Canela wychwalał pod niebiosa i przyjmował w czasie meksykańskiego Dnia Niepodległości. Później parę dni temu minister spraw zagranicznych miał wizytę Nicolasa Maduro z Wenezueli. Także, że Meksyk, no to jest w zasadzie socjalizm. Te dziesiątki, setki, miliony ludzi z Meksyku ucieka do Ameryki. Biden ich wpuszcza, dlatego, że chce ich głosy w przyszłości, no a oni po prostu zwiewają socjalizmu. No i ci biedni Kubańczycy mieli swoich agentów, czy tych sportowych, także jeżeli by się dostali do Ameryki, to by grali, no ale tam nie wiadomo, co się z nimi stanie, jeżeli ich wyłapią i zrobią ekstradycję na Kubę.
No jest beznadzieja, tak, jest beznadzieja na tej Kubie, ci młodzi ludzie decydują o swoim życiu, no ale to tak jak dużo Polaków, tak jak wspominałem, 2, 3, 4 miliony młodych ludzi właśnie w tych w wieku tych Kubańczyków zdecydowało się głosować, tak, no bo to jest głosowanie nogami, a jeżeli jest jedna partia socjalistyczna, no to jak zostaje głosować? Zostaje głosować tylko nogami, no i ci Kubańczycy głosowali nogami. Dyktatura kubańska, no też cyrk zrobiła z tymi szczepieniami. Wszyscy zrobili cyrk z tymi szczepieniami, no ale możliwe, że ci Kubańczycy też wyjechali, bo się bali umrzeć tam. Kubańczy, te wszyscy przedstawiciele medycyny mówią, że 80% Kubańczyków jest zaszczepiona co najmniej jedną dawką z tych trzech różnych szczepionek. No ale nikt tego nie potwierdza. Nie ma Światowa Organizacja Zdrowia tego nie potwierdza. Światowa Organizacja Zdrowia nie wie, co tam się dzieje. Jeden, który wylądował w Ameryce i niby miał potwierdzone na papierach, że miał 3 te szczepionki już, no to on żadnych antyciał swoich nie miał. No to tak wygląda na to, że to bardzo często to są jakieś tylko solanki, także kto zachoruje i przetrwa, to zachoruje i przetrwa, tak kto zachoruje i umrze, no to umrze. No ta strasznie wielka liczba ludzi, którzy zmarli, którzy pracują w opiece medycznej jest zastraszająca. Także również w wojsku. No wojsko, wiadomo, że to Kuba to jest, tak jak był PRL Jaruzelskiego, który wprowadził stan wojenny, no to jest zamordyzm, no ale i wśród wojskowych bardzo dużo umiera, pomimo tego, że niby są szczepieni. Tam nic nie wychodzi na zewnątrz, no tyle co wychodzi, no to nie jest źle. Wywalają ludzi z pracy, wywalają nauczycieli, wywalają lekarzy. Cały ten biznes farmaceutyczny, biologiczny, no też jest, zaczyna być podejrzany, no bo oni chcieli eksportować to do Wenezueli, chcieli eksportować to nawet do Wietnamu, chcieli eksportować to do Iranu. Także no nie jest dobrze na Kubie. Jak długo to się utrzyma? No, czym szybciej to upadnie, to lepiej, szczególnie na wybory w Ameryce. Bo jeżeli Kuba upadnie, jeżeli tam dojdzie do jakiegoś przewrotu, najgorsze co będzie, to tylko układ magdalenkowy. No bo tam znowu komunistyczne świnie kubańskie przemienią się na kapitalistów, tak jak przejmą w swoje ręce radio, telewizję, prasę, fabryki, które tam są, te PGR-y, nie PGR-y, czy jak oni tam działają, no i oni zostaną jak zwykle biznesmenami, kapitalistami, a ten biedny Kubańczyk znowu dostanie po nosie, tak jak każdy średnio zarabiający, średnio, mało zarabiający Kubańczyk. Otworzą granice, no Kubańczycy wybędą do Ameryki, tak jak Polacy wybili do Europy. No i socjalizm zniszczył Kubę, tak samo jak socjalizm zniszczył Polskę. Nie ma tak dużo Polaków, dzieci się nie rodzą, przemysłu nie ma, wszystko jest tylko błaganie o pieniądze i tłumaczenie się, że polityka, czy Bóg, honor, ojczyzna, uczciwość, rodzina i tradycja, to wszystko zniknęło. Ci politycy po prostu łaszą się o pieniądze do Unii Europejskiej, no bo to Jaruzelski zniszczył stanem wojennym. Na Kubie będzie to samo. Ludzie wybędą i Kuba po prostu zacznie się składać. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji. Dzwoneczek, dzyń, o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, często zdemonetyzowanego filmiku.
Konserwatyści, pozdrawiam was. Zdrowia. Socjaliści, proszę was, abyście się zastanowili, na kogo macie głosować 2022-2024. Zdrowia dla normalnych.